Także, proszę Państwa, dzień kolejny i nadaje nasze radio znowuż Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Pora trochę zimowa, ale to nic. Będziemy tutaj się wypowiadać. Dzwonią. Bo to zauważają nasze dzieci. Dzieci. Czyli przykład rodziców. Ale wiecie Państwo, ludzie w ogóle tego pod uwagę nie biorą. Co to potem może być? Dziecko ucieka. Co to potem może być? I to jest dzisiaj walka położona właśnie na rodzinę, bo szkoła, słucham, koledzy uważniejsi. A co jeszcze? Coś dzwoniło tutaj, no ale to jest też bateria słaba. I manipulacji doprowadziły do tego, że mówi się dzieciom w szkole, się mówi, czy na zewnątrz, że rodzice nie mają kompetencji. To już jest tragedia, proszę rodzica. Jeśli ktoś ma takie pojęcie o... Że rodzice nie mają rodzinie, kompetencji. O tym dziecku, którego powrót do domu ma być związany z tym uspokojeniem, przyjęciem, wyciszeniem, radością bycia z sobą. Jest to trudny dzisiaj temat, ale przepiękny, bo wzorce. No wzorce mamy, wynosimy z domu. No jeśli jest doświadczenie negatywne, czasami się to może przenosić na swoje doświadczenie, ale to ten dar Ducha Świętego, czyli dar miłości. Bo Duch Święty jest miłością, która łączy jedność w Trójcy Świętej. Także Państwo zobaczą w Trójcy Świętej i tutaj już przechodzimy w te dogmaty. Także jeżeli my będziemy przechodzić w dogmaty i będziemy wpadać no po prostu w jakąś taką ciemnotę, bo ludzie mówią tak dlatego, że o ojcu, o matce, że z powodu ciemnoty, proszę Państwa, z powodu ciemnoty, z powodu ślepoty, z powodu głupoty, że są trójce, że jest jakaś dusza fruwająca, latająca, że Biblia dla ubogich jest, laleczki są, proszę Państwa, jakieś tam śpiewające, tańczące. To wszystko. I oni oceniają w ten sposób rodziców, bo ludzie nie rozmawiają do problemu, tylko do ściany, do sufitu, do powietrza, a to się odbija rykoszetem na innych rzeczach, to wtedy lekceważy się dlatego rodziców. Także ja mówię, jest plebs, jest po prostu stadnina, czyli jak to mówi się, proszę bardzo do chłopa, wiocha w głowie, czyli baran mówi do barana, świnia chrumcze do świni, może inaczej, że baran beczy do barana, świnia chrumcze do świni, proszę Państwa. Tak powinno być, tak powinno być. A nie to, że baran do barana, a przychodzi trzeci baran, a ten zamiast do tego barana, to mówi do tej świni o tym baranie, do którego nie mówi. No to jest skandal, bo wtedy, proszę Państwa, psychologia tłumu robi się straszne rzeczy. Psychologia tłumu się robi, a psychologia tłumu jest zwykle zła. Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu. Także proszę bardzo, pozdrawiamy serdecznie, buziaczki przesyłam. Tutaj coś Play chce do nas powiedzieć. Dzień dobry bardzo, 3 listopada. No chcę to wyświetlić. No. Jakiś straszny SMS. Dobrze. Czyli Radio Conchita
Radio Conchita. Następny SMS. Smart. Te stan oraz datę. Wersja robocza. Z 2 listopada. No daj to. Stan oraz datę ważności swojego konta. Bardzo prosto. Sprawdzisz wpisując kod. Mobile. Dobrze. Dzwoniąc pod numer gwiazdka 9898. Dobrze. Dobrze. Ale tu mamy numer Play, a nie T-Mobile. Natomiast na koncie nazbierało się tu sporo. Ważności konta 101, gwiazdka 101, krzyżyk na klawiaturze telefonu. Swój kod pod numerem 98 98 98 98. Dobrze, następny. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Dlaczego aż tyle? Profi, kredyt, 8 września. To było dawno. Tak. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie. No i że te buziaczki przesyłamy. Dobrze. 16 tych. Wirtualna Polska co tydzień. Zobaczymy, co to jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Play. Skorzystaj ze. Coś tu Play nam kręci. Skorzystaj ze. No bo oni mają bibliotekę, mają książki, mają swoje. Kto to będzie korzystał? Skorzystaj z ekskluzywnych ofert przez cały weekend, a aplikacja Crowded Cheers. Pobierz tutaj i takie głupoty, proszę Państwa. Rabat 5 zł miesięcznie przez pół roku na abonament Play. Wystarczy, że aktywujesz cykliczne płatności kartą Mastercard. To bezpieczna i komfortowa metoda. I tak ludzie spóźniają się z tym wszystkim, proszę Państwa, i nie muszą tutaj aż tak strasznie. Play. 8 już, bo one giną, przeczytane. Loto Cash. Dobrze. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, mówimy tutaj też o wiadomościach w SMS-ie z firmy Play, bo ta firma Play coś nam tu. Zobaczmy. Pliki, tak, pliki. Także proszę być z nami, radio gra. Proszę być z nami, radio gra. Organista oczywiście włącza się, ale... Jeżeli mogę, to proszę o tam filmowaniu, tylko my możemy dać o obowiązkach rodziców. Ale oni odchodzą, pobierz no pani, jakby już skończyli, przedstawienie się odbyło. Kłada na porządku. Jestem w ogóle straszny. Tylko to jeden z elementów, gdy mówimy tak na początku o tym, że mamy jakieś takie trudności, że gdyby młodzi odchodzi. Ale ja powiem, pierwsza sprawa to jest miłość. Zapewniam, że brak to zrozumiał. Tak jest bezpieczne, mucha nie siada. Sama jest tak skonstruowana. Nasi wolontariusze, informacje medyczne przekazane w piękny sposób. No, Mateusz z piłką, trzymający piłkę, no, ktoś powie, czy to może być za życiem? Tak, bo dlaczego? Jest napis 4 miesiąc odpoczęcia, pierwszy kopniak. W sposób metaforyczny, bardzo pozytywnie okazuje. I tak wszystkie inne. No i ta wystawa z niepełnosprawnymi, o której mówiliśmy, Kocham Cię życie, no, gdzie przypuśćmy jest Iwonka i to, co ona śpiewa. Życie jest piękne, życie ma sens. No to po prostu jak to ją się słyszy, że ona to śpiewa, to po prostu człowieka powala, nie? No to ona to śpiewa, życie jest piękne, życie ma sens, a ty narzekasz na swoje życie, nie? Jest Wiktor, który jest bardzo, można powiedzieć, z wielką niepełnosprawnością. I on tego sam nie powiedział, bo Wiktor
mówi, ale to powiedziała jego mama, jestem taki, jaki mam być. Tak, i nawet taki jest napis właśnie, pamiętam, jego mama bardzo prosiła, żeby ten napis był przy jego zdjęciu. Tak jest, i taki napis jest, i albo też Mateusz, który jest takim wiernym kibicem, ale także uczestnikiem wszelkich manifestacji patriotycznych w koszulce z Polską walczy i podpis jest Bóg, honor i ojczyzna. No po prostu taki patriota jak każdy z nas i to jest niesamowite. Te wystawy również rozsyłamy po całej Polsce za darmo, tylko prosimy zawsze, żeby ktoś opłacił przesyłkę pocztową i to wszystko. I po prostu jest to naprawdę bardzo ważne, idzie to do tysięcy osób. No to są takie nasze rzeczy, które przekazujemy, ale także są jeszcze te akcje, które robimy, bardzo ważne. To była dużo mowa o paczuszka dla maluszka, więc zbiórka już możecie wysyłać. Chociaż jeszcze nie ma tej akcji, ale już możecie wysyłać na święta paczki z chemią kosmetyczną. Mogą być pieluchy, ale najlepsza jest chemia kosmetyczna, bo to niewielka paczka, a są to cenne rzeczy, najczęściej kremiki, szamponiki, puderki, oliwki i różne inne rzeczy, które są potrzebne dla dzieciątka. Wysyłajcie na adres Fundacja Małych Stópek, Szczecin, ulica Świętego Ducha 9, łatwo zapamiętać, Świętego Ducha 9, Szczecin. Też inna akcja dla tych, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, podziel się szczęściem, a więc dajemy wizytówki i w zaproszeniach informują swoich gości, nie przynoście kwiatków, zamiast kwiatków przynieście pieluchy. No trochę tutaj goście na początku podejrzewają, po co im te pieluchy, ale później się dowiadują, że te pieluchy to są właśnie dla... Tak, osobiście to przeżyłam. Tak z mężem, żeśmy właśnie też zachęcali gości, żeby dołączyliśmy wizytówki, zachęcaliśmy, żeby przynieśli pieluchy, to już na mnie krzywo patrzyli z profilu. Tak, coś nie szykuje. Tak, czy coś się nie szykuje. Nie, to są pieluszki dla tych dzieci, które są pod opieką fundacji, niejednokrotnie uratowane od aborcji i nie zbywa tak, że podjeżdżamy dużym samochodem i nie możemy spakować wszystkiego, tyle tych pieluch jest. To jest akcja taka. Jest też akcja Bryka dla Smyka. To jest zbiórka wózków. Tutaj staramy się zebrać dobre, sprawne wózki, które są później też przekazywane. To jest bardzo cenny dar, bo wózki są bardzo drogie. Pamiętam w Sulechowie, tak, u Zielonej Góry otrzymałem wózek, który tak składał się z wielu części. To był taki bardzo rozbudowany model i był wart więcej niż mój samochód. Znaczy, to też wskazuje na wartość mojego samochodu, nie? Ale wózek był naprawdę przedniej klasy i później mama była przeszczęśliwa i także przekazała później następnym osobom następnemu dziecku ten wózek, nie? To są takie nasze akcje na teraz, można powiedzieć, ale to musimy wiedzieć, że podstawową akcją to jest pomoc kobietom w ciąży, nie? To jest ta pierwsza akcja. Tu jeszcze o czymś nie powiedzieliśmy, trochę późno jest, a zapomniałem całkowicie, bo zapomniałem. O tym była mowa w programie telewizyjnym. Podstawą, filarą tych naszych działań jest modlitwa. Bo my tak tutaj mówimy o tej działalności charytatywnej i tak dalej, ale modlitwa i duchowa adopcja dziecka poczętego. 9 miesięcy każdego dnia, jedna dziesiątka różańca świętego przez 9 miesięcy. Ja wiem, że większość tutaj ze słuchaczy podejmuje taką modlitwę, gdzie nie pójdę, tam ludzie chwalą się i mówią, i przysiędzamy już od iluś tam lat, tyle mamy dzieci nienarodzonych, wymodlonych. Nie? I tutaj też po raz kolejny apeluję o to, żeby podejmować taką modlitwę, ale także teraz tutaj prośba do księży, o ile nie śpią jeszcze i słuchają. Zamówcie w Fundacji Małych Stópek darmowe gazety Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, które również na nasz koszt będą wysłane. To bardzo ważne, a więc tylko chęć taka, żeby rozdać czy zachęcić parafian do wzięcia taką gazetę. I tyle, ile osób może wziąć. To nie chodzi o małą ilość, czyli jak w parafii w kościele jest 1000 osób, to myślę, że 800 gazet śmiało możemy, czy 700 możemy przysłać po to, aby bardzo szeroko spojrzeć na sprawę duchowej adopcji. Czym jest duchowa adopcja? Jak się ją podejmuje? Mało tego, także pewne uwarunkowania takie duchowe od tej strony wskazujemy artykułem. Później
także mamy piękne świadectwo, tak. Niesamowite świadectwo osoby, która modliła się duchową adopcją dziecka poczętego. Mamy piękny artykuł księdza Andrzeja Trajanowskiego, diecezjalnego tutaj egzorcysty, który od tej strony, bym powiedział, już no właśnie takiej no bardzo, 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 można powiedzieć, duchowej rozważa, dlaczego tak jest, że ten szatan tak boi się tego różańca, bo boi się Maryi. To jest to. Także to, co dzisiaj też usłyszałem, takie no niesamowite, że szatan atakuje życie poczęte. Dlaczego atakuje życie poczęte? Bo to jest niewinne dziecko. Niewinne. Nikt z nas nie jest tak niewinny, jak to dziecko, które nie narodzone. Ono jest najbardziej niewinne, a więc niewinność, czystość jest w oczach szatana czymś po prostu, z czym on walczy. I także to coś, co usłyszałem też od księdza Andrzeja właśnie, to, że owocem łaski jest, no, niezależnie od okoliczności poczęcia, te tchnienie tego życia od Pana Boga, dlatego szatan tego nie nienawidzi. I tutaj ta gazeta bardzo szeroko ujmuje duchową adopcję dziecka poczętego i jeden artykuł także jest, co po duchowej adopcji dziecka poczętego, także z pewnym ukierunkowaniem na działania Fundacji Mały Stópek, a więc jeżeli ktoś otrzyma taką gazetę, to w niej także dowie się, w jaki sposób może otrzymać i Jasia, i jeżeli ma właściwy telefon, bo to jest ważne, nowoczesny telefon, to jak może zaaplikować duchową adopcję dziecka poczętego w formie właśnie już aplikacji na swój telefon. To wszystko jest, jakby mieści się w jednym numerze i tutaj śmiało, księża, zamawiajcie w setkach, a jak nawet macie takie możliwości, to w tysiącach wspomniany numer gazety. Będziemy, już zbieramy zamówienia. Niektórzy będą chcieli na 8 grudnia, to już trzeba złożyć zamówienie, a niektórzy, o ile zdążymy wydrukować na 8 grudnia, zobaczymy, tak jest, a niektórzy na 25 marca, ja wiem, że 25 marca w przyszłym roku to pewien kłopot jest. Dlaczego? Bo 25 marca to niedziela palmowa, a więc uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie przeniesiona liturgicznie, nie wiem na jaki dzień, to nie wiem, jak to będzie. Niektórzy księża mówili, że najlepiej podejmą duchową adopcję. Dla nich będzie najlepszy termin, to będzie nawet ta niedziela miłosierdzia, że wtedy właśnie podejmą duchową, uczynią, że zorganizują w swojej parafii duchową adopcję dziecka poczętego, bo wiadomo, niedziela palmowa, Wielki Tydzień, święta i po świętach ta niedziela. Także to też jest ważne, żeby to w odpowiedni sposób zorganizować. Także ta ilość gazet naprawdę nieograniczona. To jest bardzo ważne, żebyśmy my przekazywali. Bardzo często nie potrafimy w odpowiedni sposób, jako księża nawet, mówi tak bardzo szeroko duchowej adopcji, bo to, co jest zgromadzone w tej gazecie, to jest wynik pewnych refleksji, przemyśleń wielu osób i także i świadectwa. I tym posiłkowaliśmy się właśnie tutaj zdaniem, artykułem księdza Andrzeja, egzorcysty, bo inaczej to po prostu my gdzieś tam tylko niewiele wiemy, niewiele jesteśmy w stanie przekazać. Dlatego polecam, zamawiajmy, dzwońmy do Fundacji Małych Stópek, Fundacja Małych Stópek w Szczecinie i prześlemy w jak najszybszym terminie już taki gotowy pakiet tych gazet. Znalazłem w kalendarzu niedzieli podane, że 26 marca będzie Wielki Poniedziałek. Wielki Poniedziałek, no tak też myślałem, tylko tak. Nie wiem, czy tak to będzie, jeśli chodzi o organizowanie duchowej adopcji dziecka poczętego, czy to będzie właściwy taki technicznie termin, bo bardzo często bywa tak, że księża organizują duchową adopcję wtedy, kiedy są wszyscy w kościele, a więc w najbliższą niedzielę na przykład. Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, chociaż ja też zalecam, żeby to było oddzielnie, właśnie w taki dzień jak ten przypisany liturgicznie. Wtedy przychodzą ci, którzy chcą podjąć duchową adopcję dziecka poczętego i być może ich jest, nie będzie to cały kościół jak w niedzielę, tylko będzie kilkadziesiąt, a może ponad 100 osób. Wtedy
też dobrze jest na przykład, jeśli taka możliwość jest, zorganizować jakąś zbiórkę funduszy na cel związany z obroną życia. I myślę, że tutaj pobliski dom samotnej matki jest tym właściwym takim adresem. No oczywiście także i Fundacja Małych Stópek, nie? Ale to musimy myśleć bardzo tak lokalnie, żeby pomóc też konkretnej kobiecie w ciąży, w parafii, na to powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę. Nie? Także 26 marca, Wielki Poniedziałek, wtedy będzie liturgicznie przeżywana uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Piszą też nasi internauci o aplikacji, tak, duchowej adopcji dziecka poczętego. Pozytywnie piszą? Pozytywnie. Julka napisała: osoby niepełnosprawne uczą nas na pewno miłości. Pozdrawiam wszystkich w studiu, dziękuję za to, co robicie. A moje drugie, już duchowe dzieciątko ma 8 tygodni i Daria, no właśnie ona pisze o aplikacji. Ja łączę się modlitewnie z Bractwem Małych Stópek przez aplikację Adoptuj Życie. Jestem już modlitewnym rodzicem 4. dziecka nienarodzonego. Jest ona dla mnie bardzo motywująca i edukacyjna zarazem. Pozdrawia nas Daria. No to jest bardzo fajne, właśnie jak się tak ludzie dzielą wzajemnie ze sobą, czy właśnie na Facebooku tak czasem obserwuję, wrzucają te screeny, te zdjęcia właśnie z tej aplikacji, chwalą się tą duchową adopcją. Widać naprawdę dużo młodych ludzi. To nie oszukujmy się, to chodzi o użytkowników Androidu, właśnie tych takich bardziej nowoczesnych telefonów, jak ksiądz powiedział, jak chwalą się właśnie tą duchową adopcją, że biorą właśnie w niej czynny udział, podejmują ją. To jest naprawdę bardzo piękne, bo z całą myślą też, żeśmy właśnie tą aplikację stworzyli. Miała być nie tylko takim mobilnym asystentem, miała taką mieć funkcję takiej codziennej przypominajki o tej modlitwie, bo wiadomo, czasem jesteśmy tak zaganiani, gdzieś biegamy, to na zajęcia, to do pracy i ten taki dzwoneczek gdzieś tam, który można ustawić gdzieś w tej aplikacji, tą przypominajkę o tej codziennej modlitwie, to zawsze gdzieś tam właśnie jest jakaś taka pomoc. Do tego jest rozważanie różańcowe, również zawarte, które dla nas przygotowali tutaj zaprzyjaźnieni. Ale tak trzeba powiedzieć, że skierowane jest do młodych osób, mając te telefony takie dotykowe. To jest bardzo ważne, bo ja tak myślę też perspektywę z mojej mamy. Moja mama ma telefon komórkowy, ale to jest telefon, który nie jest ten dotykowy, na to się na pewno nie namówi, nawet tego starego nie chcę zamienić, no to chociaż trochę nowszy. I to powiem tak, tak często bywa, nie? Ale to chciałbym też powiedzieć tym wszystkim osobom, które gdzieś tam współpracują z Fundacją Małych Stópek, to dzięki Wam ta aplikacja, czym ona jest, to codziennie zmieniający się obraz dziecka, może tam codziennie w sekwencji kilku dni, obraz dziecka nienarodzonego. Osoba, która się modli, jakby obserwuje, jak dziecko rośnie i w ten sposób także uczy się. Kilka tam jest tekstów, które są jakby nawiązywaniem relacji z tym dzieckiem, są właśnie te rozważania różańcowe, więc na ekranie swojego małego telewizorka, tego telefonu, widzi rozwijające się dziecko. I to jest 100 tysięcy osób pobrało taką aplikację, a więc ci wszyscy, którzy kiedyś tam się dołożyli do tej aplikacji, to teraz wiedzcie, że 100 tysięcy osób pobrało taką aplikację i 100 tysięcy osób uczy się, jak dziecko się rozwijało. To bardzo ważne jest z niewiedzy, także jest to, że ktoś mówi, a tam jakie tam dziecko, to tylko masa ciążowa jest, zlepek, nie? Komórek. Zlepek komórek, nie? To od razu też skieruje słowa bardzo ostrej krytyki w stronę wspomnianej gazety Polityka, która nie tak dawno umieściła artykuł bardzo obszerny o tej aplikacji, ale tak w sposób bardzo niekulturalny, wyśmiewający, no drwiącym językiem, to wszystko było takim na poziomie pogardliwe, ale na poziomie bardziej bym powiedział jakiś brukowca. No, w ten sposób naprawdę to tutaj mówię, ta gazeta wpisuje się w historię swoją, kiedy jeszcze była tym gazetą, jak pamiętam, kierowaną przez pana Rakowskiego, w takim duży format. To się chyba nic nie zmieniło jednak korzenie ciągle tam ciągną te same soki, także. Ale przyznam się, że skutek był taki, że więcej osób weszło, dowiedziało się o aplikacji, tak. Dużo osób dziękowało w ogóle polityce, że dzięki Wam dowiedziałam się, że jest taka super fajna aplikacja i dużo osób pobrało, także od razu wzrosły pobrania, także bardzo cieszymy. Dziękujemy polityce, bo w sumie skutek był taki, taka, że... To jest taka nowoczesny właśnie pomysł fundacji, ta aplikacja. Pamiętam, jak tutaj osoba z zarządu, Paulina, taką propozycję gdzieś tam
tam rzuciła, robimy taką aplikację. Tak spojrzałam tak krzywo. Ja nie operuję tak tymi aplikacjami na telefonie, ale dla mnie to nie było nic takiego pożądanego, można powiedzieć, ale po chwili, po kilku dniach pomyślałem, mówię, to nie, to jest genialne, jakby ktoś miał taki na swoim telefonie przegląd rozwoju prenatalnego, no to przecież to kapitalna sprawa jest, nie? Także też ci, którzy mają telefony dodatkowe z Androidem, to... iOS też. Przecież ja nie wiem, co to jest ten iOS, ale, ale to, jeżeli mają, to też to... No ksiądz go nie ma, także... No dlatego nie muszę tego wiedzieć. Chociaż też przyznam, że jest bardzo skuteczna, jeżeli ktoś sobie ustawi przypominajkę, tak. No i ja tak mam na swoim smartfonie, to tak łatwo jej nie można zrzucić z ekranu, tylko jak się naciśnie pomodliłem się, to ona sobie znika. Ewentualnie tak, jest jeszcze taka opcja, bo były potem takie aktualizacje, bo dużo osób na przykład nie potrzebowało tej przypominajki albo nie chciało, to potem tam została zaktualizowana nasza aplikacja i tam wiem, że można wyłączyć w ogóle te przypomnienia. Ale osobiście doradzam, bo są dobre i czasami naprawdę można zapomnieć w ciągu dnia, tak przy tym przy wszystkich naszych obowiązkach, także warto taką przypominajkę mieć. No i oczywiście też, co jest bardzo też fajne w aplikacji, to tam w pewnym momencie można obserwować właśnie są zdjęcia USG tego dziecka. Prawdziwe zdjęcia, bo to są wysłane zdjęcia od różnych mam, które właśnie miały dzieciątka, powysyłały do nas, widząc, że potrzebujemy właśnie do aplikacji, a oprócz tego też jest echo serca, którego można posłuchać. Aplikacja jest bogata i to wszystko właśnie w konkretnym celu, właśnie żeby uświadamiać, to też jest forma edukacji, oprócz tego, że gdzieś tam jest to filar jakiś duchowy naszej działalności, to jednak ma też wymiar to edukacyjny. Kiedyś w jednej miejscowości, to Lipiany, nauczycielka, tak mówi, przysiędza, tutaj moja uczennica zaledwie z drugiej klasy szkoły podstawowej do mnie kiedyś podeszła z telefonem i mówi: proszę panie, ja już mam swoje dzieciątko. No, trochę takie oczy zrobiła, o co jej chodzi. Ona pokazała wtedy na komórce, że właśnie ma dzieciątko, za które się codziennie modli. Także to też jest dla takich małych dzieci też bardzo, bardzo cenne. No, edukacyjnie niesamowicie. Także no, ktoś powie, no czy to jest takie... Najważniejsze są te pieluchy, które zbieramy, nie? Tak, bo my przekazujemy te pieluchy, tak, pomoc materialna, tak, ale żeby nie było tych osób, które za ileś tam lat targną się na życie dziecka, albo może żeby były te osoby, które będą broniły tego życia, potrzebna dzisiaj jest edukacja. Tak, edukacja dla życia, nie ta edukacja, o którą tutaj zabiegają panie z czarnego protestu, edukacja seksualna i aborcyjna, ale właśnie edukacja dla życia i starajmy się, żeby właśnie taka edukacja była promowana i też uskuteczniana w naszych szkołach. Dzięki. Kocham Cię życie. To temat, który już musimy kończyć, ale chciałbym jeszcze na koniec przeczytać wpis Gabrieli, który przed momentem się pojawił. Szczęść Boże, witam wszystkich w studio. Bardzo się cieszę, że mamy temat, czego mogą nauczyć nas osoby niepełnosprawne. Mamy córkę z zespołem Downa, dzisiaj już ma 23 lata i naprawdę jesteśmy bardzo Bogu wdzięczni za jej obecność w naszym życiu. Bóg naprawdę wie, co robi. Erwina codziennie uczy nas miłości, czułości, spokoju, pokory, no i uśmiechu dla każdego. Mamy czwórkę dzieci, ale gdyby nie Erwina, bylibyśmy dzisiaj sami, dlatego że wszyscy są już dorośli i każdy już żyje swoim życiem, a nasze całe życie kręci się wokół Erwiny i jest dla nas całym światem, chociaż kochamy wszystkie dzieci. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiamy Cię również, Gabrysiu. No i dziękujemy za te świadectwa, bo to też no, świadczy o tym, że nas słuchacie przede wszystkim i piszecie w temacie. Dziękujemy bardzo serdecznie. No i będziemy powoli lądować. Pozdrowienia zrobimy sobie może od razu. Kogo chcielibyście pozdrowić? Pozdrawiamy wszystkich darczyńców Fundacji Małych Stópek, darczyńców tych darów duchowych, a więc modlitwy. To dziękujemy za Waszą modlitwę, za podejmowanie duchową adopcję dziecka poczętego, za to, że każdego dnia tak wielu z Was modli się za nasze działania. Dziękujemy, pozdrawiamy tym i dziękujemy tym wszystkim darczyńcom materialnym, tym, którzy przesyłają nam rzecz dla dzieci, wózki, łóżeczka,
kosmetyczną, te różne wszystkie kremiki, puderki, szamponiki i tak dalej. Naprawdę za to Wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy tym wszystkim i pozdrawiamy tych wszystkich darczyńców, którzy na nasze konto przesyłają pieniążki. Każde pieniążki to są naprawdę, nie ma małych, małych kwot. To wszystko, jeżeli to jest serca, to są wszystko bardzo duże pieniądze, które bardzo dużo potrafią zrobić. A jeśli nas jest, będzie jeszcze więcej, to naprawdę tak też będzie. Pozdrawiamy tych wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich wolontariuszy starszych, którzy może już teraz mają gdzieś tam, są w swoim życiu i już gdzieś rozjechali się po świecie nawet. Pozdrawiamy wolontariuszy obecnych. No dobrze, to jutro się spotkamy. Będziesz w domu? Zgromadzony wokół pani Bernardy. No. Pozdrawiamy pracowników fundacji, którzy być może jeszcze nas słuchają. Aha, no tak jest. A jak śpią, to też ich pozdrawiamy. I myślę, że pozdrawiamy tutaj szczególnie nasz kochany Szczecin, wszystkich, którzy z nami maszerują w Marszu dla Życia. No to jak się nie będzie, no to trudno to zostawić. Następny Marsz dla Życia. 15 kwietnia, dwa tygodnie po świętach wielkanocnych. A jak będziemy pod hasłem w środku dnia, to się mówi. Pięknie odpoczęcia. Tak? Pięknie odpoczęcia. Jesteśmy wszyscy piękni. Dobrze. Pozdrawiamy wszystkich obrońców życia w każdym zakątku. Nie tylko Polski, ale i świata. A kto tak do tego lekarza jedzie? Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy złożyli podpisy pod ustawą chroniącą życie nienarodzone, tych, którzy to uczynią w najbliższych dniach. Trzeba ją oddzielić od ciała i położyć na wadze. Pozdrawiamy i za to Wam dziękujemy. I pozdrawiamy tutaj osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ja wiem, że tutaj mam takie telefony, bo dzisiaj otrzymałem, że będą czuwały przy radioodbiornikach i słuchane będą. Oni po prostu dupę kładą na wagę, a to przeklina, mówi podalce. I szatanie, za to, że jesteście i że jesteście kochani. No dobrze, no dobrze, Mareczko. A jesteś w domu teraz? Dziewczyny przytrzymują, się podpisują. No, zatem zapraszamy. Słuchaj, ja ci coś powiem. Kompletnie. Oni tak chętni są tak załatwić tę sprawę, że ja ci coś powiem. On załatwił co innego, ale problem może być, ja podejrzewam, w dalszym ciągu. Ja będę szukała. Możesz wyprzedzić, zaraz ci coś powiem. Możesz wyprzedzić i odbić jeszcze raz tę kartę, jutro odbiorę. I tego, ja już sobie z tego dobry użytek zrobię. Natomiast on przedłużył sobie jeden na Playu, dobrze mówię, żeby nie na Plusie. Na Playu numer przedłużył i dostał telefon za 4000. No matka ludzi płaciła. To jest Samsung Galaxy S8 Plus. I takie coś kosztuje 3,859 zł. No właśnie, no. Jego matka będzie płaciła, bo to i tak. Matka mu zabiera tam te telefony. To dlatego on tam się nie pojawia. No dobrze. Także to te kartki, jakbyś mógł wyprzedzić, to ja się znajdę, to ja to z tego dobry użytek zrobię. Bo to wiesz, to nie jest płacenie na ojca ryzyka, że byle kto, byle z jakiego konta i nie jest dobrze, bo wiesz, bo zawsze przybywa gotówki. To jest na dane konto i od danej osoby i z danego banku. I to konkretnie z którego dnia. I tyle. O, widzę, co się mówi. Dobra, no to gdzie teraz idzie? Bo tam są wszędzie kamery, co mówi. No na razie, no. No co jeszcze chciałeś tam? No dobra, dobra, bardzo. No właściwie, no to ty chciałeś jeszcze na tym liście było, ale pewnie tam są wszyscy, nie? Dobra, dobra.
Nieważne. No to odbijmy tą jedną kartę na dwie karty, odczytam kupię te papiery i to się spotkamy i będziemy działać. Dobra? No. No. No na raz. Także Radio Końcica, proszę być z nami. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospieszku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Podziękuję Panu Bogu za te wszystkie osoby, które dzisiaj spotkaliśmy. Podziękujmy także za te osoby, które może tak po ludzku wydały nam się może nam niepotrzebne. I zastanówmy się, dlaczego Pan Bóg akurat nam te osoby dzisiaj postawił na naszej drodze. Dziękując także, żeby to było najważniejsze w całej tej sprawie. Po prostu chodzi o to, że oni zastraszają dziecko niepełnosprawne i tam przez te SMS-y, że tak powiem, krzyczą, wyłączymy wszystko, że skasujemy konto, że do sądu podamy. No to taki coś takiego dziecka niepełnosprawnego pierwszego inwalidzka, no to można sobie wyobrazić, jak człowieka zastraszyli. Także proszę Państwa, coś okropnego. Gdy nadaje nasze może radę, bardziej, to proszę, euro końcica, taką umiejętność skorzystania z Bożego miłosierdzia, otwartego zawsze. Także neony w Warszawie wróć. Co warto zobaczyć? Grzesznych ludzi. Dobre kino wróć. No ale Biblii to nigdy nie było. Panie, zmiłuj się uszanowania dla Słowa Bożego, Panie, uszanowania dla Pisma Świętego. Nigdy nie było. Nigdy nie było. Biblię palono na stosie. Ludzi palono na stosie. Ludzi palono na stosie. Ludzi palono na stosie. Biblię palono na stosie. Kto to mówi? Chryste, tyś dniem pełnym blasku. Różnie ludzie mówią nocne ciemności. My musimy pilnować. Początek jest światła. Języka polskiego. Jakość powietrza w Warszawie z roku na rok się poprawia. Proszę Państwa, to co jak Chińczycy zakrywają, proszę Państwa, całą kurę ziemską planetę. To jest takie gadanie baranie. Jakość powietrza w Warszawie się poprawia. Przecież od Warszawy nie zależy. Tylko to zależy od Ameryki, przecież ten Trump teraz coś na ten temat się nie wypowiada. Ten Trump, właśnie, bo nie ten Trump nie interesuje się tym problemem, a Polacy się interesują rzeczywistość powietrza w Warszawie. Chińczycy się interesują, ale trują. Na raka umierają wszyscy. Także widzicie Państwo, problem globalny. Sprawa na wokandzie, także jakość. Nie wiem, czy to. Czy to kabaretowe powiedzenie, że jakość powietrza w Warszawie z roku na rok się poprawia? Czy to jest kabaretowe powiedzenie, czy jak nie jest to reżyser Bogów powraca kolejnym hitem filmowym. Przegląd prasy studenckiej, proszę Państwa. A życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległy, którzy leżą w grobach. No przecież prorok Izajasz mówi, że to myśmy jako Żyd w imieniu Żydów, myśmy go zabili, chodzi o Jezusa Chrystusie, No, także to było tak, że oni 4000 lat wyczekiwali: Jezusie Chrystusie, przyjdź i my Cię zabijemy. I tak powiedział prorok Izajasz, myśmy go zabili, chociaż jeszcze za 200 lat dopiero Jezus istniał, prawda? W 732 roku, w tym naszą rok księga Izajasza była napisana. No to właściwie to właściwie 600 lat, prawda? Ponad 600 lat przed narodzeniem Jezusa. To się sprawdziło na Jezusie Chrystusie. Ale ja mówię tutaj o 539 roku, jeżeli chodzi o Babilon sam, to się sprawdziło na 200 lat wcześniej. Prorok Izajasz napisał, że Babilon zostanie zniszczony, prawda? Że Ciebie ogłoszą, Twoje świątynie spalą w ogniu. No niestety to była prawda, wody odpłynęły. Wody z fosy precz. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną. Właśnie to też jest manipulacja, że Cymoferowi czy jacyś tam inni źli manipulują przyjaciołami, że to rzekomo jakiś przyjaciel, a przecież skoro była Kuzia na Juzia, czyli że zabili Jezusa, no to skoro był to tłum, to wiadomo, że ten przyjaciel i ten przyjaciel to był zły, bo należał do tłumu złego. Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu. Psychologicznie powtarzamy to, co wartościowe. Gdy w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Koncita, w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Langstrom Ekstra. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Za kwadrans północ zapraszamy teraz na ostatnie wydanie serwisu informacyjnego.
najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. W Belwederze odbyło się spotkanie przedstawicieli PiS-u i Kancelarii Prezydenta w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Była to już druga rozmowa pomiędzy ministrem Pawłem Muchą a posłem Stanisławem Piotrowiczem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Poseł PiS-u mówił po spotkaniu, że zwiększył się obszar spraw uzgodnionych. Prezydencki minister zaznaczył z kolei, że istnieje potrzeba przedstawienia uszczegółowionego stanowiska PiS-u w kilku kwestiach. Kolejne spotkanie może się odbyć w przyszłym tygodniu. W Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja naukowa poświęcona odnawialnym źródłom energii. Przedstawiciele resortu środowiska oraz zaproszeni goście mówili na temat potencjału i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł. Minister środowiska, profesor Jan Szyszko, zaznacza, że dzięki nim tereny wiejskie mogłyby się stać całkowicie samowystarczające pod względem energetycznym. Szef resortu środowiska wskazuje też, że geotermia jest priorytetem ministerstwa. Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, zwraca uwagę, że realizacja projektu toruńskiej geotermii została przesunięta o wiele lat przez działania rządu PO-PSL oraz dlatego, że linie przesyłowe w Toruniu były w rękach francuskiej firmy EDF. Patronat medialny nad konferencją objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się pierwszy Światowy Kongres Polaków pod hasłem Strategia dla Polski. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, eksperci oraz reprezentanci Polonii, m.in. z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Odbyło się kilka paneli tematycznych dotyczących międzynarodowej współpracy Polaków w różnych dziedzinach oraz ich problemów poza granicami naszego kraju. Podczas spotkania przedstawiony został też postulat dotyczący ustanowienia 20-osobowej reprezentacji Polonii w polskim Senacie. Spotkanie kierownictwa PiS-u w sprawie rekonstrukcji rządu odbędzie się w przyszłym tygodniu, poinformował na jednym z portali społecznościowych wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS, Ryszard Terlecki. Początkowo rozmowy miały odbyć się dzisiaj. O ponad 11 tysięcy wzrosło zapotrzebowanie na etaty nauczycielskie, poinformowała wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. MEN otrzymało już wstępne dane dotyczące ruchu kadrowego w szkołach, które otrzymuje z systemu informacji oświatowej. Resort ostatecznie zweryfikowane liczby w tej sprawie przedstawi po 15 listopada. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się drugie spotkanie zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Zespołowi przewodniczy wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie, oceniła. Przepis zezwalający na tzw. aborcję eugeniczną jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej i powinien być uchylony, podkreślił poseł Bartłomiej Wróblewski. Polityk PiS-u złożył wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Cel jest jeden – sprawdzić konstytucyjność przepisu pozwalającego na zabicie dziecka z powodu podejrzenia choroby. Chodzi szczególnie o trzy artykuły ustawy zasadniczej, które mówią o poszanowaniu godności człowieka, prawie do życia i zasadzie równości. Skierowaliśmy do resortu sprawiedliwości Niemiec pismo z prośbą o wyjaśnienie sprawy 10-miesięcznej Marceliny, zabranej polskim rodzicom przez Jugendamt, powiedział wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Michał Wójcik. Dodał, że o zajęcie stanowiska został poproszony również sam Jugendamt. W połowie października 10-miesięczna Marcelina, córka Polaków z Hamburga, została zabrana przez dwie przedstawicielki Urzędu do Spraw Młodzieży. W Muzeum Czynu Zbrojnego w Krakowie odbyły się uroczystości, w trakcie których 35 osób, żołnierze AK, weterani oraz przedstawiciele kolejnych pokoleń, dla których ważna jest idea niepodległościowa, otrzymało medale Pro Patria. Wy, weterani walk o niepodległość, przekazujecie nam, młodszemu pokoleniu, sztandar niepodległości i tą wielką wartość, zawierającą się w słowach naszego hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk. Od ubiegłego
zginęły 53 osoby, a 719 zostało rannych. W sumie miało miejsce 609 wypadków drogowych, tak wynika z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policja zatrzymała 1821 nietrzeźwych kierowców. Dane pochodzą z podsumowania policyjnej akcji Znicz 2017. Watykan. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy świętej za zmarłych w minionym roku 14 księży kardynałów i 137 biskupów. W Bazylice Watykańskiej papież zachęcał do zachowania ufności i nadziei, nawet w obliczu śmierci. Ojciec Święty, przytaczając słowa z pierwszego czytania, wskazał na mocną nadzieję na zmartwychwstanie sprawiedliwych, nadzieją na życie w Chrystusie po śmierci, jak mówił papież Franciszek, napełnia nas też Ewangelia. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Włoski sąd nakazał rządowi Niemiec wypłatę odszkodowań za masakrę ludności Abruzji. Sprawa dotyczy zabójstwa 128 osób w 1943 roku. Zbrodni dokonali Niemcy. Sąd stwierdził, że padli oni ofiarami zabójstw, zagłady, deportacji. Włoskie media określiły wyrok jako historyczny. Zgodnie z orzeczeniem sądu, Niemcy mają wypłacić 1 600 000 euro gminie Roccarazzo, na terenie której doszło do egzekucji, oraz 5 milionów euro spadkobiercom ofiar. Europejski nakaz aresztowania byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta leży wyłącznie w sugestii władz sądowych. My ich niezależność całkowicie respektujemy, podała rzecznik Komisji Europejskiej. Informacje o wydaniu przez sąd hiszpański europejskiego nakazu aresztowania wobec odsuniętego od władzy Puigdemonta podał dzisiaj jego adwokat. Prawnik podkreślił, że jego klient pozostanie w Belgii i że zobowiązał się do pełnej współpracy z władzami tego kraju. Tak zwane państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za wtorkowy zamach w Nowym Jorku. W ataku zginęło 8 osób, a 11 zostało rannych. ISIS nie podało jednak żadnych dowodów na poparcie swego twierdzenia. Sprawcą zamachu jest pochodzący z Uzbekistanu Saifullo Saipow. Był to skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Tak, to są powtórki w naszym radiu Koncita. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Na progu kryzysu. Polska jest na progu kryzysu ekonomicznego. Czy gigantyczne globalne zadłużenie skończy się gospodarczym krachem? Jak można się przed nim zabezpieczyć? O problemach polskiej i światowej gospodarki mówi w naszym dzienniku ekonomista dr Cezary Mech. Totalitarny islam. Powstrzymać ekspansję szariatu. Jak postępować z muzułmanami, którzy nie akceptują norm Zachodu? Węgiel nam nie wystarczy. Polska musi rozwijać produkcję energii ze źródeł odnawialnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, gdzie tkwi największy potencjał. Szczegóły w naszym dzienniku. A przecież dzierżawa ten Kołczak Wojciechowy mówią, dla rolników, że Polic, którzy ubiegają się o dzierżawę państwowej ziemi, jakie wymagania trzeba spełnić, taki jest. O nowych, ale złagodzonych Polic, regulacjach czytam w naszym dzienniku. I tak uczał rok świętego Józefa. W Narodowym Sanktuarium w Kaliszu rozpocznie się nadzwyczajny rok świętego Józefa. Opiekunowi świętej rodziny polecać będziemy Polskę i Polaków. Tak wiele zawdzięczamy świętemu Józefowi, czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. One złe są. Bardzo złe. I one takie są złe. One są złe. Takie złe. Który jesteś sam. Także proszę Państwa, Radio Koncita. I ona śpiewała, proszę Państwa. I ona śpiewała i doprowadź do spotkania z Jezusem. I doprowadź do spotkania z Jezusem. I zaprowadź do spotkania z Jezusem.
płacił. To będzie płacił. Ja mówię, że Dawidek sobie załatwił telefon, bo przedłużył abonament Play na abonament Play i dostał za 4000 telefon. A Marek się pyta, a kto będzie za to płacił? Kto będzie za to płacił? A ja mówię, Żyd będzie za to płacił. Żyd będzie za to płacił. Kto będzie za to płacił? 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 Żyd będzie za to płacił. No i Mareczek rozłożył ręce. Opadły mu jak ten dziadowski bicz. No bo okazało się, że on nie jest Żydem, tylko tym Cyganem. Tak kręcił, tak kręcił. Że się podszywa, że się podstawia, że moja matka to Gołda Tęczyk. Ajajajajajajajaj. Nawet gdyby była to twoja matka, to może jakaś pagarka przyjechała z Andą Rotenberg z Rosji. Wiadomo kto to, wiadomo co to. Aja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 j
Na zegarach jest północ. Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński, serdecznie witam. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Zapraszam do pozostania wraz z nami. Rozpoczęliśmy kolejny dzień naszego życia. Sobota, 4 listopada, pierwsza sobota miesiąca. To wszystko, co przed nami, powierzmy Bożej opatrzności, czyniąc znak krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nasze dzisiejsze sprawy, cały ten dzisiejszy dzień polećmy również opiece i wstawiennictwo Matki Najświętszej, odmawiając akt osobistego oddania się Matce Bożej. Maria niepokalana zawsze Dziewicą, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji. Proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Dobrzy ludzie, uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maria i bądź Jego opiekunką. Jesteśmy w Polsce. Polska, wiadomo co chci, bo oni chcą zamordować. Chcą zabić kogoś, kto mówi, że tu nie jest Anglia, że tu nie jest ewangelicyzm. I Ewangelii nie ma, podczas gdy oni kłamią, no to są albo ci katolicy typowi, albo gdzieś spod kościoła żebrzący, bo przecież nie zawsze chcą być na mszy i nawet się nie przyznają do tego swojego kościoła katolickiego, a udają nie wiadomo kogo. No to więc, gdy ktoś prawdy głosi, to taki ktoś jest nawet niemile widziany, w sensie, że on jest sprawiedliwy i za sprawiedliwość, jak Jezus, cierpi. No, o czym my tu mówimy? Jezus sam powiedział, że wielokrotnie będą krzyżować Syna Człowieczego i wydawać Go na urągowisko. Wielokrotnie będą krzyżować Syna Człowieczego i wydawać